Cześć kochani, z tej strony oczywiście Damian. Witam Was w materiale podsumowującym niedawno zakończony finał 44. indywidualnych Mistrzostw Polski. W dzisiejszym filmie zobaczycie m.in. uroczyste zakończenie i wręczenie nagród oraz kilka bonusowych materiałów z całego turnieju. Jeżeli spodobała Wam się taka forma relacjonowania wydarzeń z turnieju warcabowego, czyli filmiki publikowane w jego trakcie, jak również rozmowy z zawodnikami, czy transmisje z partii na żywo albo po ich zakończeniu, to koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu i jeżeli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie przycisk subskrybuj, bo jest już Was ponad 1200, a lecimy do 2000. Nie przedłużając, zapraszam na materiał. Dobry wieczór Państwu, witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej ceremonii zakończenia 44. Mistrzostw Polski w warcabach stupolowych SAL 2020. Dziękujemy zawodnikom za wysoki poziom rywalizacji oraz grę fair play. Chcielibyśmy teraz poprowadzić oficjalną dekorację zawodów, którą poprowadzi dla Państwa Arleta Krzysikowska, sekretarz zawodów i aktualna mistrzyni Polski kobiet. Podziękować wszystkim za sportową postawę. Uważam, że partie były na bardzo wysokim poziomie, dlatego gratuluję wszystkim finalistom. I może przejdziemy już do kończenia. Zapraszamy pana dyrektora Tomasza Lasyka, Mosir Sano. Dwunaste miejsce zajął Marcin Brzesiak, UKS Struga Marki. Dziesiąte miejsce, Mariusz Ślęzak. No proszę. Co przejdą teraz? Teraz zrób sam. Dziewiąte miejsce, Piotr Chmiel. WKS. Ósme miejsce, Łukasz Kosobuski. Siódme miejsce, Karol Witkiewicz, RKS Olin Bulat. Szóste miejsce, Jakub Gazda, RKS Unia Koreniewska. A jeszcze wczoraj był trzeci. Drugi. Piąte miejsce, Amadeusz Cybermoszak, UKS Rosza Doliczna. Czwarte miejsce, Filip Kuczewski, również UKS Rosza Doliczna. I teraz najlepsza trójka już na podium. Trzecie miejsce Damian Reszka, UKS Lokator Gdańska. Damian, uśmiechnij się. No teraz lepiej. Dyrektor,
Tak. I mistrzem Polski został Karol Cichocki. LKR. Ale nie podniesie pucharu, bo w sufit uderzy. Nie podniesie. No nie podniesie. Może na sufit. Teraz poprosiłbym o odegranie hymnu państwowego. Karol nie ma doświadczenia z alkoholem, to będzie ciężko. Tylko uważaj na mój żyrandol. Nie pod kątem. Nie w żyrandol. Może na bok jednak. Trzymaj kciukiem. Trzymaj kciukiem. No proszę. Na zdrowie! Stary alkohol. I żyrandol cały. A ja poproszę jeszcze pana Tomka o zamknięcie turnieju. Dziękuję jeszcze raz bardzo organizatorowi za zaproszenie i niezmiernie miło ogłosić ze smutkiem zakończenie tej wspaniałej imprezy. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo i życzę dalszej ciekawej, fajnej, tak, rywalizacja, części wieczoru. Poczekajmy na Karola. Dobrze, ja chciałem jeszcze w imieniu wszystkich zawodników, bo myślę, że mogę tak powiedzieć. Oczywiście. Podziękować organizatorom, panu Piotrowi, panu Łukaszowi za takie miłe przyjęcie, również włodarzom Sanoka, miasta Zdzisława Wejcińskiego, które no, myślę, że mogliśmy poznać przez ten tydzień, który tutaj spędziliśmy i myślę, że wszyscy byli bardzo, nie chcę powiedzieć mile zaskoczeni, bo spodziewaliśmy się bardzo dużo, ale było nam bardzo miło po prostu, że byliśmy tak miło przywitani. Także
chciałem również podziękować paniom i panu obsługującemu hotel i restaurację za ciężką pracę i trud włożony w to, żeby nas jak najlepiej ugościć. Brawo. Dziękuję. Łukasz Kosobski jest swoim trenerem, jako Łęgazdą. Kuba. Już byłem, przepraszam. Tak, już byłem, ale dzisiaj dowiedziałeś się o tym, że zostałeś zwolniony. Do tej pory szło dobrze, nie? I cały czas jest dobrze, jeżeli chodzi o zawodnika. Jak Zbigniew Boniek, dobry zawodnik, kiepski trener. Co się stało, że Łukasz nie osiągnął takich wyników, które zakładam, że były planowane przed tymi zawodami? No, Łukasz już od tego czasu mnie zawodził. Nie wiem, co tutaj mówić. Wysyłałem mu dużo kombinacji, wariantów różnych, debiutów. Nie chciał nic robić, bo mówił, że zawsze i tak będzie w top 3. Łukasz, z ręką na sercu, robiłeś te kombinacje, które Kuba ci wysyłał? Robiłem, tak. Bardzo pilnie pracowałem, 3 minutki dziennie, także pracowałem. Rozumiem, że zgodnie z zaleceniami trenera. Zgodnie z zaleceniami. W takim razie wszystko było dopięte, jeżeli chodzi o tę ścieżkę szkoleniową. Jakub, w takim razie co się stało, że się nie zadziało? Łukaszowi się pomyliło, tam było 30 minut napisane, a nie 3 po prostu. A, bo ja to widziałem przecinek, 3,0, także... No i dlatego trenera musiałem zwolnić, no niestety, no... Powinien dokładnie wytyczne wszystkie wskazywać. Łukasz, nie jest tajemnicą, że twój klub MKS Mazowia, Mińsk Mazowiecki, to jest jeden z najbardziej zamożnych klubów w Polsce. Waszymi sponsorami są wielkie potęgi japońskiej elektroniki, które łożą grube miliony na to, żeby klub przy dobrym budżecie pracował na najwyższych obrotach. Wiemy, że stary sztab szkoleniowy poszedł już do Lamusa. Czy zastanawiałeś się, kto zastąpi miejsce starych szkoleniowców? Na razie chcemy się wzmocnić młodymi, perspektywicznymi zawodnikami. Już dopięliśmy transfer prawie Mariusza Ślązaka. Mam nadzieję, że Karol Dudkiewicz dołączy, może następny będzie Damian Reszka. Także pracujemy nad tymi transferami, wzmacniamy się młodzieżą, a o trenerze jeszcze pomyślimy. Być może z zagranicy ktoś fajny, ktoś zdolny, a jak nie, to wrócimy do starego trenera. Jeszcze jedno pytanie do trenera, a już właściwie ekstrenera MKS Mazowie Mińsk Mazowiecki. Wiemy o tym, że Mazowia to jest jeden z lepiej płacących klubów w warcabowej ekstraklasie i niewiele faktycznie towarzystw klubów jest w stanie sobie pozwolić na równie wysokie wynagrodzenia. Prawdopodobnie jest w stanie nagrodzić cię tylko admirał PCB Szczecin. Czy liczysz na zatrudnienie u nich, czy jednak wskazywałbyś na inny klub w przyszłości, czy chcesz sobie zrobić parę miesięcy wolnego? Myślę, że parę miesięcy wolnego by mi nie zaszkodziło, aczkolwiek w przyszłości liczę jeszcze, że swoją karierę będę rozwijał w Mazowie, Łukasz. Myślisz, że ponownie zatrudnią cię po tym, jak głowy ochłoną? Tak. Wiadomo, po wyniku sportowym, który jest niezadowalający dla kibiców, a tych najwięcej jest w Mińsku Mazowieckim, bo regularnie 30 tysięcy osób śledzi wyniki warcabowe klubu MKS Mazowia, musi polecieć jakaś głowa. Tym razem padła na twoją głowę. Liczysz na to, że po tym, jak atmosfera ochłonie, ponownie możesz liczyć na zatrudnienie? Myślę, że tak, że ściągną klapki z oczu, Łukasz zacznie robić kombinacje i wszystko wróci na swoje miejsce. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te wieszczane. Gdy spotkasz takiego góra, wiele z nim nie pogada, najwyżej na ucho ci powie. I dobiega końca nasza solińska wycieczka. Możliwość zobaczenia jednej z najpiękniejszych zapor w Polsce zrealizowana przy nutach starego dobrego małżeństwa i bieszczadzkich aniołów z ręki organizatora Piotra Palucha. Powoli zmierzamy gotowi do zmagań szóstej rozgrywki finału 44. Mistrzostw Polski. Do zobaczenia. My jedziemy w stronę Cisny. A co tam będziemy oglądać? Cisna, no tam objedziemy, zobaczycie, że byliście, zaśpiewacie sobie Deszcz w Cisnej, jest taka piosenka. Będzie miał zwykłą grypę. Niespodzianka. Ruszamy.
Straszne jest. Okropne. Pomyślałem sobie wtedy, że poślubię piękną mel, a tu ciągle za mną lat, będą się zmieniła ciało. Tej mieszkady, tej mieszkady, na mieszkady nie ma rady. Chciałem sobie pokrów boić, a tu trzeba krowy doić, krowy doić, kury macać i widelcem gnój przewracać. Tej mieszkady, tej mieszkady, przepaść krowy nie ma rady. To nie praca dla powboje, ani też dla jego świt. Krowa mlekiem cię napoi, lecz nie zastąpi kobity. Tej mieszkady, tej mieszkady, na mieszkady nie ma rady. Chciałem sobie pokrów boić, a tu trzeba krowy doić, krowy doić. Z całego serca chcę podziękować Wam za wszystkie ciepłe słowa, które kierowaliście i do mnie, i do pozostałych zawodników turnieju w jego trakcie, jak i po zakończeniu, więc w imieniu swoim i ich bardzo serdecznie za to dziękuję i liczę, że będziecie z nami przy kolejnych tego typu zawodach. Co do mojego występu i ostatecznie trzeciego miejsca, czyli drugiego wicemistrzostwa Polski, dla mnie ogromny sukces, na który szczerze powiem, że nie liczyłem. Raczej startowałem jako outsider w tych zawodach pomimo tych wcześniejszych medali, bo tym trofeum dozbierałem ich już aż 10. To jednak pierwsze rundy wcale nie wskazywały na to, że będę o te medale się bił, jednak solidna gra w trakcie i takie dobre nastawienie, dobra, myślę, forma psychofizyczna przy partii pozwoliła mi zwiększać ambicje w trakcie kolejnych rund zawodów. Ostatecznie wiecie, jak się skończyło? Może nawet zostałem z małym niedosytem, że nie udało się zaatakować tego srebrnego medalu, a gdzieś tam w trakcie turnieju nawet były lekkie aspiracje na złoto. No cóż, cele trzeba mierzyć, jak powiedział Karol, to najwyższe. To jednakże brąz jest naprawdę super genialnym wynikiem. Jak się nastawiałem, co robiłem między rundami, żeby ta moja gra była lepsza? Myślę, że zdążę się jeszcze tym z Wami podzielić w innym materiale. A tymczasem dla tych, którzy jeszcze głodni są warcabów, gorąco zapraszam jutro o 19:30 na live z turnieju drugiego o Puchar Prezydentów Światowej Federacji Warcabowej, który grany jest z myślą oczywiście o wsparciu arcymistrza dwukrotnego mistrza świata Szczegolewa. Dziękuję Wam wszystkim za dzisiejszą uwagę, do zobaczenia i mam nadzieję widzimy się jutro. Cześć!